Do ratusza dotarła informacja, iż niektórzy z właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż czarnej hańczy wypuszczali ścieki do rzeki. Doniesienie te potwierdzają badania ekspertów, którzy zbadali wodę w zalewie i w rzece. Naukowcy odkryli, że w zbiorniku Arkadia znajdują się nadmierne ilości związków azotu i fosforu. Szukając źródła zanieczyszczeń ustalili, że większość zanieczyszczeń trafia do zbiornika z wodami czarnej hańczy. Wygląda na to, że do naszej rzeki odprowadzane są po prostu ścieki. Mogą one pochodzić z gospodarstw domowych. Miasto zamierza przyjrzeć się sprawie. W przyszłym roku rozpoczną się prace mające na celu doprowadzenie do porządku koryta rzeki, w tym także jej odmulenie, oczyszczenie z gałęzi. Po nich samorząd zabierze się za oczyszczanie zalewu Arkadia, a w następnej kolejności za zarybianie zalewu, bowiem eksperci wskazują też na jego słaby rybostan. Naukowcy sugerują też, by w miejscu, gdzie znajduje się wlot wody z rzeki do zalewu wybudować zbiornik izolujący i filtrujący wodę rzeczną. Sprawa zanieczyszczenia rzeki należy do kompetencji służb zajmujących się środowiskiem. Miejmy nadzieję, że inspektorzy ukrócą ten barbarzyński proceder.